W lipcu pojawiło się sporo nowości odnośnie Cyberpunka. Redzi ogłosili m.in., że jeszcze w sierpniu pojawi się możliwość zagrania w Phantom Liberty przed premierą i nie, nie jest to żaden żart. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek serii Cyberpunk News. Sierpień będzie bardzo gorący i nie chodzi tylko o faktyczną temperaturę, ale i o podgrzewanie atmosfery w sprawie Cyberpunka. Po pierwsze, 9 sierpnia dostępna do kupienia będzie nowa książka osadzona w świecie Cyberpunka. Bez przypadku napisana przez Rafała Kosika, opowiadać będzie historię szóstki ludzi z zupełnie różnych światów. Urzędnika, byłego żołnierza, korposki, tancerki z nocnego klubu, chirurga oraz nastoletniego nerda. Zostaną wciągnięci w praktycznie niewykonalną misję. Pewnie by się na to nie zdecydowali, gdyby nie to, że zostali zaszantażowani. Powieść ta jest pełnym akcji thrillerem, science fiction i z pewnością fajnie rozszerzy uniwersum Cyberpunka. Już teraz możecie zamówić ją w przedsprzedaży w Empiku. Takich mniejszych newsów to na kanale Redów pojawił się nowy materiał z Phantom Liberty. Wprawdzie nie jest to to, czego można było oczekiwać, ale miło, że dostajemy cokolwiek. Owy materiał to gameplay z Dogtown w stylu tych wielu filmów relaksujących, gdzie należy wsłuchać się w szum deszczu, a przy okazji można popatrzeć na życie dziejące się w tle słynnego kasyna. Ale przejdźmy już do tego, na co zapewne wszyscy czekają, a mianowicie możliwość zagrania w Phantom Liberty przed premierą. Na początku czerwca Redzi na swoich profilach ogłaszali, że ruszą w trasę ze swoim dodatkiem, jednak nie wiedzieliśmy dokładnie, o co chodzi. Teraz mamy już jednak potwierdzenie, że chodzi o serię eventów dookoła świata, z czego pierwszy z nich odbędzie się w rodzimej dla studia w Warszawie. Na wydarzeniu na graczy czekać będzie wiele atrakcji, konkursów, możliwość porozmawiania z deweloperami i również zadania im kilku pytań, ale co najważniejsze, będzie można przedpremierowo zagrać w Phantom Liberty. Wszystko będzie odbywało się w głównej siedzibie CD Projekt Red w Warszawie na ulicy Jagiellońskiej i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł zagrać w dodatek. No dobra, nie będzie tak pięknie, bo najpierw trzeba zdobyć specjalną wejściówkę, bez której niestety nie ma szans dostać się na imprezę. Co zatem trzeba zrobić, aby dostać się na ten zamknięty event? Po pierwsze, należy wejść na oficjalną stronę Cyberpunka, następnie zjechać trochę niżej, aż naszym oczom ukaże się grafika Johnego z biletami. Po kliknięciu w artykuł przejdziemy do strony z linkiem, a po kliknięciu w link z kolei na stronę z opisem Phantom Liberty Tour oraz formularzem, który trzeba wypełnić. I w zasadzie jedynym problemem, jaki można tu napotkać, to odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz wziąć udział w wydarzeniu. Odpowiedź należy zmieścić w zakresie pomiędzy 10 a 1000 znaków ze spacjami i należy sprawić, by była jak najbardziej kreatywna. Niestety nie każdy, kto się zgłosi, ma zagwarantowaną wejściówkę, co zaznaczają sami Redzi. Zwracamy przy tym uwagę, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Dołożymy wszelkich starań, by ugościć jak najwięcej zainteresowanych, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że każda osoba, która się zgłosi, otrzyma zaproszenie. Osoby, które jednak dostaną się na event, zapewne będą miały możliwość zagrania w to samo demo, w które miesiąc temu grali dziennikarze. Wersja próbna trwała około godziny z hakiem i była jedynie wycinkiem z całego dodatku. Zaczynała się bowiem faktycznie tak, jak zacznie się dodatek, czyli od kontaktu z Songbird, następnie do rozbicia się statku prezydent Myers w Dogtown i misji ratunkowej. Wycięta jednak została walka z bossem, którego zobaczyć mogliśmy w ostatnim zwiastunie, co mogło zostać zrobione z różnych powodów. Albo walka nie jest jeszcze dopracowana, co raczej jest mało prawdopodobne, albo ten boss fight będzie w zupełnie innej formie niż wszystkie dotychczasowe pojedynki jak Sasquatch czy Adam Smasher, które w sumie polegały głównie na ostrzeliwaniu wroga i uciekaniu przed jego atakami. Ciekawym rozwiązaniem mogłoby okazać się zrealizowanie tej walki w podobny sposób, jak miało to miejsce w pierwszym Wiedźminie i potyczce z Kikimorą. Z racji rozmiarów bestii, Geralt nie mógł walczyć z nią tak po prostu i konieczne było kilkukrotne zawalenie na nią sufitu i w przypadku walki z mechem wojennym w Cyberpunku może to być podobny case. Koniec końców, jeśli jesteście z Warszawy i okolic lub macie możliwość dojechania na miejsce, to warto się zgłosić, bo może akurat dostaniecie wejściówkę i będziecie mieli okazję wypróbować nową produkcję Redów jeszcze przed premierą i poznać wstęp do historii, a nawet pokrótce zapoznać się z nowymi systemami jak AI policji czy zupełnie nowe drzewko umiejętności. I tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszego odcinka newsów ze świata Cyberpunka. Mam nadzieję, że ten format Wam się spodoba i przedstawiane w nim informacje okażą się dla Was ciekawe. Będę wdzięczny za każdego lajka i komentarz, by budować zasięgi, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!